internetowe. Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom i wszystkim kupującym. Będzie przeprowadzona licytacja również u nas. Mamy również w ofercie, że tak powiem, kiermasz ciast przygotowany przez panią Dorotę Karpiuk, kiermasz książki z Gminnej Biblioteki Publicznej, mamy stoisko Oriflame'u, można też korzystać, podchodzić. Będzie pokaz ratownictwa medycznego przeprowadzony przez jednostkę OSP w Małdytach. Na zewnątrz również wielkie atrakcje, bo jest kuchówka, jest gulasz, przygotowane wszystko przez koło łowieckie Łabęk z Małdyt, kiełbaski przygotowane przez Gokis w Małdytach. Teraz zaprosimy was na występy taneczne naszego młodego zespołu tanecznego, który prowadzi pan Marcin Wierzbicki. Zapraszamy was serdecznie. Jeszcze tylko wtrącę momencik, że jeszcze mamy stoisko medyczne i tutaj pani Iwonka będzie mierzyła ciśnienie i poziom cukru. Także zapraszamy. A przed nami już zespół taneczny, troszeczkę w małej składzie.
Raz, dwa, trzy. Nie zapomnę, gdyby stąd prawdziwa rozumę, choć są osy zagrać się w grubu, zdecydowa zbytkowy, to zmaja się w grubej siła. To skoro jest skrzydło, bo przecież masz jeden skrzydło, zasią się w miejscu, a stoi sobie w drodze wręcz. Byłeś 40 lat, ta tak się składa, ja też. Poznałem po raz, nie wchodzę w pułapkę i wrzeli, będę mi znieść. Chcę sobie robić swoje przy domu, chcę pokazać, że ja mogę jego kap. Do serca nie wpadnie miłość, do łapy tylko ten papier. Masz w drugu otwiera mi prawie, bym poczuł tej muzyki sens. Dla siebie widzę, że mogę pozwolić na dobrą drogę, weź. Każ podwórka, chcę się odwiedzić, mieć prawdę w swoje ręce. Nigdy nie czekaj mi ręce, zobacz jak ojej, poczujesz się kręcę. Zmieniłem pas, ale z drogi nie zejdę. Tam ci gdzieś, jo. Robię swoje, dalej ładuj mnie na boje. Ty sądzisz, dziwnie stoję, patrzę mnie jak patrzę sobie. Moja prawda to się pią. Siebie wrócę w swoje, może pozy na się powieść. Kiedy ożywił z górki, że droga była prosta. Jo. Przez problemy w rodzinie od razu nie poznajesz życia, posmak, posmak. Będzie, nie mamy dużo rzeczy do wyinstalowania, więc tak w międzyczasie będziemy to robić. Mam tutaj obraz. Przekazuję.
młodzieżówka, która się niczego nie boi. Przychodzi bardzo chętnie na nasze szkolenia prowadzone w remizie. Proszę bardzo, co robimy na początku? Kuba, podchodź. Pierwsze co, jeżeli leży osoba nieprzytomna, musimy sprawdzić bodźcem ruchowym, czy będzie reagowała na nasze bodźce ruchowe. Raz, ruszamy za barę. Halo, słyszy mnie pan? Halo, proszę pana, jak się pan nazywa? Jeżeli osoba nie reaguje, musimy sprawdzić oddech. Pamiętajmy, przed sprawdzeniem oddechu, najpierw drzemy drogi oddechowe, przesuwając głowę do tyłu. I teraz, przystawiając ucho do buzi, do nosa, takie trzy zasady. Słuchamy, czujemy i patrzymy. Słuchamy, czy słychać oddech, jakieś karczenie, wyczuwamy, czy czuć na uchu powietrze i patrzymy na klatkę piersiową, czy ta klatka piersiowa się rusza. Słuchamy, czujemy i patrzymy, tak? 4 do 6 cm głębokości. Nie bójmy się, jeżeli zrobimy żebro, zrobimy mostek, to i tak będzie mała szkoda przy tym, że ten człowiek w ogóle będzie żył. Podróżnik.